Cześć, Mariusz. Mam dzisiaj bardzo trudną wiadomość do przekazania, ale postanowiłem nakręcić ten film, pomimo tego, że być może spotkam się z dużą niechęcią, może nawet, czy jakąś grupą ludzi, która gdzieś tam mnie może nawet po prostu przestać lubić. Ale powiem ci, że postanowiłem to zrobić, postanowiłem nakręcić ten film. I powiedzieć to wprost, jak ja to rozumiem, jak ja to czuję. Zwracam się do wszystkich mięsożerców w tym momencie. Tak, do wszystkich ludzi, którzy jedzą nadal mięso. Mięso, jego pochodne, mleko, piją mleko, sery jedzą. Jedzą po prostu zwierzęta. Zwracam się tak do was. Zwracam się właśnie do was. Ja też byłem taki jak wy. Ja też ponad 5 lat temu jadłem mięso, nie zwracając zupełnie uwagi na to, w jaki sposób to mięso do mnie dotarło. Na szczęście dotarłem do mnóstwa informacji, które otworzyły po prostu moje oczy. I mam nadzieję, że ten króciutki filmik otworzy również twoje oczy. Mam do ciebie pytanie. Zwrócę się wprost do ciebie. Czy zjadłbyś swojego psa? Czy zjadłbyś swojego konia? Ukochanego konia, jeśli takiego byś miał. Czy byś go zjadł? Czy zjadłbyś kota, który przychodzi do ciebie, miałczy, głaskasz go? Czy zjadłbyś swoją papuszkę? Czy innego skowronka, którego masz w klatce? Pytam się, czy byś go zjadł? Ponieważ kiedy przychodzi kurczak do ciebie na talerz, to go zjadasz. Kiedy przychodzi do ciebie świnka w postaci kotleta, to ją zjadasz. Kiedy przychodzi do ciebie krowa w postaci steka, to ją kurwa zjadasz. Ale swojego psa pewnie byś nie zjadł. A wiesz o tym, że zwierzęta mają duszę. Czy wiesz o tym, że zwierzęta mają plany na przyszłość? Czy wiesz, że zwierzęta kochają? Czy słyszałeś może o tym, że zwierzęta zakładają swoje rodziny, mają potomstwo? I myślisz, że te zwierzęta, które mają duszę, mają serce, kochają, zakładają swoje rodziny, pragną również przechodzić przez obozy koncentracyjne? Kiedy mówimy, że Niemcy byli tacy bez serca, bo włożyli naród żydowski i Polaków i inne narodowości do pieca, czy włożyli je po prostu do obozów koncentracyjnych, to wszyscy są oburzeni. Ale kiedy mówimy o tym, że zwierzęta przechodzą przez obóz koncentracyjny, żeby trafić na twój talerz, to ciebie nic nie bierze. No bo jak nie zjeść steka? Jak nie zrobić sobie grillka latem? Jak nie zjeść kiełbaski z ogniska? O czym ty, kurwa, Mariusz, mówisz? Czy wiesz o tym, że Chińczycy jedzą psy? Pewnie o tym słyszałeś. A czy słyszałeś o tym, że jest specjalne święto, kiedy spędzają mnóstwo psów na taką arenę i napierdalają je kijami? W ten sposób zabijając psy? Po co to robią? Bo uważają, że mięso obite z psa jest smaczniejsze. I co, jesteś oburzony? Jak ci Chińczycy mogą jeść psy? Jak mogą je napierdalać kijami, żeby je zjadać? Ale kiedy trafia do ciebie stek na talerz, kiedy trafia do ciebie kurczak z KFC, to nie masz nic przeciwko. I nie zastanawiasz się nad tym, w jaki sposób ten kurczak, ta świnka, ta krowa po prostu była hodowana, w jaki sposób została zamordowana i w jaki sposób trafiła na twój talerz. Brak mi słów, ponieważ jest tak mnóstwo informacji już w internecie na ten temat, że mięso jest ci w ogóle niepotrzebne do jedzenia. Wręcz przeciwnie, źle wpływa na twój organizm. Chorujesz przez to. Będziesz miał raka, będziesz miał zawał, będziesz miał otyłość, będziesz miał cukrzycę, będziesz miał wszystkie choroby, które dzisiaj zabijają ludzi, przez to, że jesz mięso. Czy jest w ogóle jakaś informacja, która mogłaby do ciebie dotrzeć, którą mógłbyś zrozumieć w bardzo prosty sposób? Że zwierzęta chcą żyć.
i nie chcą być maltretowane, nie chcą być zabijane, przechodzić przez obozy koncentracyjne po to, żebyś ty mógł zjeść tego steka. Być może się obrazisz na to, co do ciebie mówię. Być może pomyślisz sobie, Mariusz postradał zmysły. Ale jeśli naprawdę ci na tym zależy, jeśli ci zależy na swoim psie, jeśli ci zależy na swoim kocie, to nie traktuj innych zwierząt inaczej. One tak samo czują. One tak samo po prostu cierpią. Jeśli nie zjadłbyś swojego psa, to nie zjadaj kurczaka. Jest mnóstwo pokarmu na świecie. Jest mnóstwo warzyw, owoców, nasion, ziół, orzechów. Po prostu wszystkiego, co jest ci potrzebne do życia, dzięki czemu będziesz zdrowy i będziesz mógł żyć wiecznie. Przestań jeść mięso, póki nie jest dla ciebie za późno. Pozdrawiam wszystkich mięsożerców. Mariusz, odmładzanie na surowo. Odzyskajmy swoje życie razem. Cześć.